No, Xardas, weź nie bądź taki. Mam. Załóż ten strój farmera, a wpuszczą cię do miasta. Dobra, pora zostać obywatelem miasta. Ale co? Ja? Kurwa, muszę wczytać grę. Hej, ty! Spierdalaj! Dobra, to najpierw zadanie Turbena. O kurwa, Gomez! Elo, Lobar. Dałbyś mi jakieś ciuchy, abym mógł bez problemu dostać się do miasta? Pojebało? Odwal się jebany z boku. Ach, wybacz w takim razie. Pomyliłem cię z innym człowiekiem o tym samym ID mordy. Cześć, Kawalorn. Pewnie masz jakieś problemy z bandytami, prawda? Spierdalaj! Dobra, walić ich. Biegnę do miasta. Dobra, Lester, nie mam czasu. Przyszedłem się od ciebie dowiedzieć, jak dostać się do miasta, podając się za osobę, która dostarcza ziele alchemikowi Konstantino. Rozumiem już, czemu Bosper cię wyjebał na zbity pysk. Daj se spokój, sam wykonam to zadanie. Żeby kolejny nowy skopał nam dubsko? Oj nie! Zakończę ich terror! Już żaden świeżak nie odważy się zbliżyć do tego obozu. Najpierw ci zabiję, a potem wyhendorzę! To jest to! Dzięki wielkie panowie! Na pewno wam się odwdzięczę! Nowy! Chodź znowu na świeżaku! Jeszcze jedno słowo, a wykręcę wam wszystkim kończyny! Świeżak! Gdzie jesteś? Zaraz! To oznacza, że w końcu będę mógł dorwać tego skurczybyka, co ostatnio skopał nam dubska! Czekaj na mnie, ty gnido! Zejdź mi z drogi, nikczemniku, bo komuś stanie się krzywda! Przyjaciele! Wybaczcie mi! Nie! Nie zmuszaj mnie! Nie chcę na to patrzeć! Nie! Nie! Nie pozwolę, by mną kontrolowano! Nie pozwolę! Chyba wolałbym jeszcze trochę się przygotować. Myślisz, że próba będzie tak ciężka, jak mówią? Wiktor, to nie jest zabawa! Jeszcze nie wygasło. Ktoś musiał tu niedawno być. Jeśli to bandyci, możemy mieć spory problem. Nie, ale za to mam przy sobie mapę skarbu. Ukradłem ją magom. Wiktor, oszalałeś! To nie tak, mistrzu, ja... Ja po prostu... Próba to dla mnie wielkie wydarzenie. Żyłem dla tej chwili. Nie wiem, czy sobie poradzę. W sumie... Może nie będzie aż tak źle. Zaczekaj proszę, mam dla ciebie propozycję. Co ty wyprawiasz? Ja bardzo przepraszam. Myślałem, że to obozowisko jest opuszczone. Wiktor, zaczekaj! Przysięgam, mam ją w kieszeni. O co ci chodzi? Wciąż nie wiem, czy sobie poradzę. Mam nadzieję, że mi zda nam jeszcze trochę czasu. Chyba tutaj. Jakoś podejrzanie pusto. Jestem nowicjuszem. Z klasztoru. Podsłuchiwałeś? Wiesz przecież, że nie można. Pochlebiasz mi. Teraz, skoro nie możesz już zaspokoić swoich ambicji, co zrobisz? Uciekniesz? Może odejdziesz na emeryturę? Spójrz, obozowisko. Może się tu zatrzymamy? Jestem cholernie zmęczony. Ci kowale wcale nie byli lepsi. Zwłaszcza, że część z nich rzucała młot i kowadło, żeby polować. Wszystko mnie piecze, ale żyję! Ja żyję! Nie oszalałem, Edryku! Stawaj do walki! Trochę ci to zajęło. Zaraz, to ogniste pokrzywy. Są bardzo rzadkie. Zawsze byłem ciekaw, jak działają. A więc to tak działają! Zaczął nauczać polowania i skórowania innych ludzi. Potem ci polowali, nauczali innych i tak dalej. Nie potrzebujesz szkolenia. Potrafisz planować zadowalająco, ale z tym mogę ci pomóc. Widzisz, otóż chciałbym wstąpić do klasztoru, ale nie za bardzo wiem jak. W ogłoszeniu napisałeś, że jest wielki, ale nie określiłeś jak bardzo. Ludzie, dalibyście jej spokój. Może dajcie jej samej wybrać, co chciałaby odgrywać. Mój dziadek był myśliwym. Mój ojciec był myśliwym. Ja jestem myśliwym. A teraz co? Słuchaj, nie po to zebraliśmy się akurat w tej zatęchłej gospodzie, bym wam opowiadał o naszej legalnej działalności. Wybacz, mistrzu, ale nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Przygotowałem specjalnie dla ciebie tę miksturę, która zmniejszy twój ból. Coraz mniej podoba mi się ten serwer. I co z nim teraz? Pamiętasz Henka, szefa tego gangu? Znam się z nim trochę. Wspomoże naszą działalność jego parobkami. No, ale na Jana pora przyjdzie kiedy indziej.
Teraz poznajcie moją, jedną z wielu opowieści. Kolejny dzień. I znowu muszę brać te cholerne leki. Cholera. Chyba jesteśmy na przeklętej ziemi. Nie wrócimy z powrotem, bo magia tu nie działa. Dobra, czyli naszym celem jest Górnicza Dolina. Muszę odzyskać władzę, żeby zaprowadzić tam porządek. Ty kłamco! Kruk! Ty żyjesz! Jak ja dawno cię nie widziałem. Brzmi bezpiecznie. Chodźmy. W sumie to chyba masz rację. Nikt jakoś ostatnio się mnie nie słuchał. Kim jesteś, by mi rozkazywać? Jestem Gomez, władca starego obozu. Natychmiast masz mi powiedzieć, kim jesteś. Nie mogę. Nie. Zaraz. Kto to powiedział? Jeszcze muszę uczestniczyć w tym cholernym zebraniu niewolników. Widzisz, towarzyszu? Kruk żyje. Zaprowadzi nas do obozu. Kogo ja widzę? Ksander! Wróciłeś i to jesteś cały i zdrowy. Jestem pod wrażeniem. Dobra. Daj browarkę. Skrzynię? Jakoś jej nie widzę przy tobie. Schowałeś ją w kieszeń? A może zabrałeś ją całą do siebie? A kurwa! Kiedyś to było. Kowa. Jeszcze nie. Poczekamy. Poobserwujemy ją na razie. Ano, prawdaż. Choć szczerze mówiąc, wolę solidny huragan. Coś się chociaż dzieje. Tomas? Co tu się dzieje? Co to za ludzie? Może lepiej dla nas, jeśli się stąd zmyjemy. Do morza, kurwa! A jak sądzisz? Wiesz co? To mi wygląda na głupią wymówkę. Jak Nathan wydobrzeje, zdecyduje, co z tobą zrobić. Wiesz, musieliśmy się skupić na bardzo skomplikowanym procesie uciekania. Nie było wcześniej okazji, więc dziękuję. Trzeba to rozważyć. Ale... To nie tak, poczekaj! Zanim znowu mnie zabijesz, chodź ze mną, pokażę ci coś. Głupie pytanie. Okradam cię, a jaki będzie ostateczny egzamin? Myślałam, że przyda ci się wspólnik do jakiejś wielkiej kradzieży, która zostanie zapisana w historii. Tak jak mówisz, planuję tylko zadowalająco. Nie myślałam o trasie ucieczki. Nie widziałam, jak mnie mijasz. Okradłam już wszystkich. Zabrałam klejnoty dusz z gildii magów. Byłam w skarbcach najlepiej strzeżonych fortec. Oszukałam arcybiskupa Julianosa. Zwinęłam nawet parę monet cesarzowi Pelagiusowi podczas koronacji. Pomyślałam, że kolej na ciebie. Deadryczną księżniczkę można przyzwać tylko jednego dnia roku. Trzeciego dnia miesiąca płomiennego serca. Wiele nauczyłam się sztuczek od mego mistrza. Lecz prawdziwy test dopiero ma nadejść. Bezi, ty na pewno wiesz, gdzie nas prowadzisz? Zamilcz, proszę cię, idę się przejść, a nie dobierać do krowy. To moja ostatnia misja dla Inkwizycji. Od razu zamierzam wyruszyć dalej na południe, a ty? Sam sobie jesteś winny, że musiałeś sobie buta zawiązać akurat w bliskości narwanego ogiera. To niemożliwe. A co z okrętem? Wiesz, że to jest pierwsza dobra rada, jaką od 7 godzin, 12 minut i 39 sekund zaproponowałeś? O czym ty mówisz? Za kilka dni pojawi się tu okręt komendanta Carlosa. Musimy gdzieś wytrwać do tego czasu, a znam tylko jedno takie miejsce. Świątynia przodków. Wiesz, może i coś tam przez te 6 lat od siatki zapomniałem. Ale Lester chyba mieszkał w mieście i to niedaleko twojej siedziby, a nie w jakiejś afganistańskiej dżungli. Błądziliśmy. To stara latarnia rzeka. Czego ja się spodziewałem? To dobre miejsce na odpoczynek. Pozwól mi, Lester. Nie będę dalej owijał w bawełnę. Potrzebna nam twa pomoc. Tak wcześnie na nogach? Jasne. Przygotuj dodatkowy talerz. Cześć młody. Poproszę chleb. Byłem. 10 lat temu. Chyba 30-paroletni koleś może sobie pozwolić na łyk piwa. Nie boisz się, że któregoś dnia ktoś puści farby i znajdzie was straż z nakazem aresztowania? Kochanie, co jednorazowy wybryk... Co tam się dzieje? Po prostu przyjmujesz zlecenia i rozliczasz się z klientami. Co miesiąc też odprowadzasz podatek do skarbu. To nic ciężkiego, na serio. Ale tu cuchnie. Bez przesadnej namiętności, czarny. Jesteśmy tylko partnerami biznesowymi. W porcie stoi karczma. Byliśmy tam. Kochanie,
Przepraszam, że to tak długo trwało. Jeszcze raz przepraszam. Starałem się to zrobić najszybciej jak mogłem. Proszę jeszcze raz. Przejmij ode mnie to stanowisko. No to na drugą nóżkę. Panie, gdzie z tym wąskim ryjem w drzwi? No i wtedy ja mu mówię. Zostaw pan tamotyka. Bo będzie kolejny mandacik za niszczenie mienia. Znaczy, na nas zawsze można liczyć, panie. Zawsze robimy naszą robotę jak trza. Ach, wchodzi jak mach w nowicjusza. No wiadomo, patrzaj, widzisz tego Maciusia? A co tu się od Janie Pawła? Właśnie, co do karczmy? Masz wolny wieczór dziś? Dobra, młody! No to na trzecio nóżki! No co ty, Siergiej? Młody by nie dał rady? Przecież to moja szkoła! Oj, chyba nas ominęła naprawdę niezła biesiadka! Привет, Джон! Кажись, оторвались. Так что там за задание? Ханс. Он готовил яд и проводил опыты над людьми. Конечно, Джон. Я с тобой. Дотерем интервентам их интервентские задницы. Тогда я немедленно отправляюсь в таверну. Меня наверняка заждались. Да, я в голос ржал, когда Андре влепил нам строгий выговор. А помнишь, как мы по твоей инициативе конфисковали у Хакона все оружие, которым он торговал, и тут же сами начали его продавать? Мы тогда еще легко отделались 15 сутками. Я должен многое тебе рассказать. Противостояние богов. Оно еще не закончилось. Не пытайся сменить тему разговора, Джон. Мой брат был прав. Ты постоянно втягиваешь меня в неприятности. Редволд собирается снести мертвую гарпию. Трехэтажный склад и гостиницу для торговцев. Я ополченец Хариниса. Заслуженный член клуба любителей пончиков. И почетный народный дружинник. Выходи по одному, сабли на пол, руки за голову. Что же тут стало? Ten zamek, garnizon, czy jak wy go tam nazywacie, wygląda gorzej niż niejedna ruina. Jesteśmy w Elander, księstwo Lenne Temerii. O szczegóły bitwy nie będę pytał, bo niejedno widziałem. Za robotą się rozglądam, znajdzie się jakieś zlecenie dla Wiedźmina? Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak się rozejrzeć i zobaczyć, co tam się stało. O nagrodzie porozmawiamy później. Kły w szyi, szpony na całym ciele, pancerz przebity do zera. Wygląda na robotę wampira i to w dodatku wyższego. Wciąż nie wiem, jakim cudem jeden wampir wymordował tylu żołnierzy. Obejrzę inne ciała. Wywiązałem się z mojej części umowy. Twoja kolej. Wiesz, wątpię, żebyś znalazł innego Wiedźmina w pobliżu, a ten wampir jest na tyle niebezpieczny, że wymordował ponad tuzin twoich żołnierzy sam. Też mogę nie dać rady i jest to duże ryzyko. Policzyłem sobie tyle. Albo się zgodzisz, albo idę. Nie będę ryzykował życia za marne 300 koron. Śmiej się ile wlezie. Ja coś czuję w piętach, że to się źle skończy. Akurat tym razem będziesz starał się z nich nie oberwać. Zauważyłem. Nawet ptaki nie śpiewają. Ten twój szwindel wojskowym towarem kiedyś cię zgubi. Nic. Nie podoba mi się to wszystko. Wygląda na to, że to ja miałem rację, Baren. Przecież asasyni na pewno pomogli orkom. Mówiłem, że jest do dupy i będziesz już najlepszy absolutnie we wszystkim. To szaleństwo. Ta misja to samobójstwo. Co tam się stało? W tych statkach orkowie przywieźli szamanów. Dlaczego akurat my? Na pewno oni? Znowu chcesz się poznęcać? To nie wszystko. Szukali też jakichś tajemniczych miejsc, ale nic nie znaleźli. Pytam poważnie. Miał szramę na twarzy. Sporą. Co to jest cicha straż? Czy to dobry pomysł spać na ziemi tak blisko drogi? To jest statek? Przecież to jakaś łódka, nie statek. Król obiecał nam galeon pełen żołnierzy. Co to ma znaczyć? Król obiecał nam setkę ludzi, a ja widzę ich co najwyżej tuzin. Rozumiem. I co teraz? Czekamy na kolejne posiłki? Daj spokój. To szaleniec. Jak wiesz, jutro rano wyruszamy. Nie mamy szans. Oni są ufortyfikowani. Jest ich więcej i są u siebie, a ten kapitan pierwszy raz jest w tej kolonii i musiałem mu wszystko tłumaczyć przez połowę nocy. Rozgromiliśmy ich. Trzech naszych nie żyje, pięciu jest rannych. Tak, ale kto wie, jak sobie poradzi z oblężeniem? Kto wie, czym nas zaskoczą Moraidzi? Nareszcie. Gdzie ten statek? Silas Reed. Miło mi pana poznać.
Ale wciąż nie rozumiem, czemu król wysłał tu tylko garstkę ludzi. Większe niż na trakcie, ale wciąż ponad 3/4 z nas żyje. Niebywałe. Kapitan twierdzi, że trzeba ich całkowicie wyeliminować, żeby nam nie zagrażali. Ну чё, как жизнь, как работа? Вау-вау! Батя, полегче! В чём дело? Ну, мы разговорились, и наш диалог зашёл о музыке. Во время нашей милой матерной беседы он заявил, что шансон слушают только зэки и водители маршруток. Эй, вышибала, остынь! Мне этот сопляк тоже насолил! А давай ты! Убьёшь его! А я никому не скажу, что на прошлой неделе я застал тебя за просмотром телепузиков. Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ну где же ты? Ну обними меня скорей! Ладно, заткнись, алахай-малахай! Ну, скот! Ну, скотина! Ну, погоди! Ты мне за все ответишь! Дай только разберусь с интервентами! Но один я с ними наверняка не справлюсь! Мне нужен помощник! Кто-то такой, кого не жалко! Точно! Мо! Он и в морду сможет дать в случае чего. Ну что есть, барин? Бьешь ли чи пашешь? Ну, вращайся себе одно пиво на жолнежа. Пепшишь. Ты прижиешь, чтобыш мог далей нарекать. Ну далей. То ты так мыслишь. Ну добре. Для товарищества Буртан дал се повесить. Поза тим, безе мне высадили бы се в поветше. Ты напевно прижиешь, Декстер. Przeznaczona ci schadzka z sędzią i spokojna starość w kopalniach Korinis. Podziwiam cię, Fingolfie, że potrafisz wypatrywać 6 rycerzyków przez parę godzin. Gdzie się tego nauczyłeś? Ta kropla przegięła pałę goryczy. Dobre, jak na moje, sędzia to łyknie. Już ja wiem, dlaczego nie przeciął. Cholera, co ty tam w ogóle szmuglujesz w tej kietce? Słabszy i lepszy? Czemu nie? Spałem. Tam wiadomo, że się palisz na południu. Lubicie dowcipy? Bo ja bardzo lubię. A ten znacie? Gdzie poszły truposze? Po spotkaniu z dowcipnym Burtanem? Wszędzie. Spokojnie, rozumiem, że ty tutaj dowodzisz. Jestem książę Jarvis, kapitan Ardahańskiej Armii. 100. Król wysłał ponad 100 żołnierzy. Większość zginęła podczas ataku piratów. Wielkich bitew nie wygrywa się ilością żołnierzy, lecz umiejętnościami, sprzętem i taktyką. A w tych kwestiach mamy nad nimi znaczącą przewagę. No, a teraz powiedz mi, jak się tutaj sprawy mają. Muszę być lepiej przygotowany. To logiczne. W ten sposób ciężej będzie ich trafić. Poruczniku Reed, pan zajmie się armią tutaj. Rzecz w tym, że strzelać będzie tylko połowa żołnierzy. Druga połowa będzie ładować. Poruszałem się luźnymi grupami, więc zależy nam na celności i szybkości. Jak do nas podejdą, porąbią nas na kawałki. Cóż, masz rację. Ale nie możemy dać ponieść się emocjom. Przed nami jeszcze wiele pracy. Wiem, nie poszło im najlepiej. Nic nie szkodzi. Szczerze mówiąc, myślałem, że wszyscy uznają mnie za szaleńca i jeszcze przed pierwszym starciem mnie aresztują. Jakiś idiota zajmie moje miejsce.